Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem się z wami podzielić pewną sytuacją, póki jeszcze mogę. A mianowicie zostanę pozwany za film, który wrzuciłem na Astral RP. A mianowicie zostałem poinformowany o tym fakcie od beta testera Astral RP, który no, najprawdopodobniej został nasłany na mnie przez samego Adasia, który początkowo nie chciał ze mną pisać. Chłopie, najpierw przepraszasz ludzi na Discordzie za to, co wjebałeś, a potem grozisz mi pozwem o zniesławienie i pomówienie? To jak to w końcu wygląda? Że się przyznajesz do pomówienia? Weźcie się człowieku w garść i ciesz się, że nikt cię nie wyjebał ze szkoły za picie alkoholu w miejscu publicznym. Piszesz mi o tym, że jesteś osobą niepubliczną, a to po to wrzucajesz na Snapchata. Nie chcę kusić losu ani nic, ale zgłosiłem się już do mojego adwokata w tej sprawie, który wypowiedział się następująco. Halo, halo? Witam klienta. Witam adwokata. W czym mogę panu dzisiaj pomóc? No z tego co mi wiadomo, to zapoznał się pan z zarzutami w moją stronę i doszedł też do konkluzji. Dokładnie tak, mam je tutaj czarno na białym, nie zginie z internetu. No. W porządku, dobrze. Od razu panie Wiktorze mówię, że nie ma pan się czego obawiać. No, ponieważ artykuł 81 kodeksu karnego mówi o zezwoleniu na rozpowszechnianie wizerunku. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyrażenia zastrzeżenia zezwolenia nie jest wymagane, jeżeli osoba to otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Tylko że pan ADXP, potocznie znany jako Adaś, chyba nie zna dokładnie prawa i nie wie, o co pana posądza. Ponieważ do naruszenia wizerunku dochodzi, gdy całość bądź część sylwetki danej osoby zostaje przedstawiona w sposób pozwalający na jej identyfikację. Naruszenie prawa do wizerunku może przybrać różnorodną postać. Wizerunek plastyczny może zostać naruszony poprzez jego publikację bez wyraźnej zgody osoby, która ukazuje. Panie Adamie, mimo że wygląda pan jakby w kreatorze postaci wybrał random, to w filmie ani przez chwilę nie widać pana twarzy na tyle dobrze, by można było pana rozpoznać po zdjęciu. Niestety. Jest kolejny podpunkt, jeżeli składa się z pseudonimu czy samego imienia, na przykład Marek 999, jak podaje kodeks karny, nie będzie jeszcze należał do danych osobowych. Gdy jednak tworzy go imię i nazwisko bądź już podlega ochronie, PESEL pozwala jednoznacznie zidentyfikować daną osobę. W całym filmie został pan przedstawiony jako Adam, Adaś, jak zresztą sam kazałeś tak do siebie mówić. Jeżeli to nie przemawia, twój akurat Cyro również w wiadomości prywatnej pisał do pana Wiktora per pan Adam. Kolejna rzecz. Artykuł 212, przepraszam. Co mówi? Zniesławienie lub inaczej pomówienie to zachowanie mające na celu poniżenie pokrzywdzonego w opinii publicznej lub mogące narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla piastowania danego stanowiska czy wykonywania danego zawodu lub rodzaju działalności. Niestety w całym filmie nie doszło do pomówienia, ponieważ wszystkie fragmenty odcinka były uzupełnione klipami i screenami udowadniającymi rację pana Wiktora. Gdzie tu było pomówienie? Nie wiem i się niestety nie domyślam. Kolejny artykuł, za który pan Wiktor został pomówiony, to jest 196. To obraża uczucie religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzewnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Może pan nie widział pana Wiktora, ja widziałem, ale nie przypomina mi Grzegorza Brauna. Jeszcze zostało mu narzucony hejt w internecie. Hejt jest dosyć rozpowszechniony obecnie w naszych czasach, w których przestało nam żyć. Panowie nie wiedzieli, jakiego artykułu użyć, dlatego pomożemy na spokojnie. Hejt jest oparty w artykule 216 kodeksu karnego. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności do lat 2. No, tylko cytując fragment z filmu, dokładnie z 9 minuty 5 sekundy, tu będzie cytat pana Wiktora, nie jest to jakaś antyreklama, tylko sama prawda oraz nasza opinia na temat serwera, którą naszym zdaniem powinniśmy się z wami podzielić. W taki sposób nadmienił, że nie ma zamiaru atakować pana Adama. Dodatkowo artykuł 216 jest stosowany wobec osoby, a jedyne przywołanie, jakie zastosował pan Wiktor, to było do całego serwera. Serwer RP nie jest traktowany jako osoba publiczna, więc nie można tego podpiąć pod hejt. Logiczne. Więc tak, potem jak przeanalizowaliśmy sobie wszystkie artykuły prawne kodeksu karnego, które zarzucono mojemu klientowi, można przytoczyć cytat pewnego sławnego polskiego poligloty Mariusza Pudzianowskiego. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzimy do fundamentalnej konkluzji. Panie Adasiu, panie Cyro, nie jesteście pełnoletni. Przestańcie pić alkohol, odstawcie komputer i wyjście się za książki.
bo jedyna praca po osiągnięciu pełnoletności, jaką dla was widzę, to operator pilota do telewizora. Dziękuję. A co do ciebie, Adaś, i twojego kolegi z zagadki, który dosłownie 4 godziny po napisaniu do mnie per pan rozpętał tyrkę na moim community, nie mam wam obu nic do powiedzenia, rzekomo wiecie, gdzie mieszkam, więc czekam na pozew i siemano bez pozdro. Ja przed tym, zanim zacząłem pisać o tych artykułach, to ja gadałem z dwoma aktualnymi tymi studentami prawa. Serio? Jeden na trzecim, drugi na czwartym roku. I jeszcze z 45-letnią koleżanką ojca, która jest prawnikiem. O kurde ty.